Dziś w programie Donald Tusk i jego księga przysłów z profesorem Grodzkim na zasadzie mistrz i uczeń. A oprócz tego... Wszyscy wiemy, że twoja stara klaszcze umie. Z głębi mroku, jaki spowija nasz kraj w czasach okrutnej dyktatury, czasami nie tylko trudno znaleźć promyk nadziei, ale i przypomnieć sobie, że kiedyś rządzili w Polsce prawdziwi dżentelmeni, mędrcy i ludzie o wielkiej kulturze. Na szczęście, gdy tylko my o tym zapomnimy, jeden z nich od razu przypomina nam o tym i o klasie, którą to środowisko się cechowało. Ostatnio zrobił to Donald Tusk w swoim występie w programie TVN24. Groźna. Jak słyszę takie słowa, to właściwie mam ochotę powiedzieć do pana Kaczyńskiego: nie strasz, nie strasz. No nie będę kończył tego starego polskiego powiedzenia. Jeszcze nie ma 22, ale... Jeśli nie znacie państwo tego starego polskiego powiedzenia i nie wiecie, co następuje po nie strasz, nie strasz, bo się... No to może potrzebujecie lekcji stylu, na przykład od Jolanty Kwaśniewskiej. Albo może potrzebujecie prawdziwego mistrza. Takiego jak Tomasz Grodzki, który nauczy was nie tylko klasy, ale także skromności. Tutaj senatorowie PiS-u mówią, że to nie pan dyktuje warunki gry w Senacie, lecz tutaj cytat, lecz Borys Budka pod dyktando Rafała Trzaskowskiego. Jak pan ustosunkuje się do tego zarzutu? Traktuję go z pobłażliwym uśmiechem, bo formułuje te zarzuty nowy wicemarszałek Senatu, pan Marek Pęk. Myślę, że czeka mnie poważna rozmowa z nim, trochę na zasadzie mistrz i uczeń, ponieważ jego poglądy są co najmniej powierzchowne, żeby nie powiedzieć po prostu nieprawdziwe. Ależ, jak powiedziałaby młodzież, pocisnął marszałek Grodzki marszałkowi Pękowi. Co ten drugi mógłby na to odpowiedzieć? No, mógłby powiedzieć, że w poprzedniej kadencji, gdy on był wicemarszałkiem, to profesor Grodzki był tylko szeregowym senatorem. Ale mógłby się zachować z klasą i odpowiedzieć słowami Donalda Tuska. Marszałku Grodzki... Nie strasz, nie strasz. Z rzeczy bardzo miłych. Partia niewinnych stalinowskich czarodziei w końcu zdradziła, jakie są jej prawdziwe plany. Jaś Kapela w tekście dla Krytyki Politycznej stwierdza, że już czas na obowiązkowy weganizm, ograniczenie przestrzeni mieszkalnej i ciepłe prysznice najwyżej raz w tygodniu. W tych wiekopomnych refleksjach kluczową rolę odgrywa, przyznam, nie do końca dla mnie zrozumiała, metafora związana z kartoflami. Ta rzekoma normalność oznacza, że przeciętny mieszkaniec Polski przyczynia się do emisji 24 kg CO2 do atmosfery, co daje 8,76 tony dwutlenku węgla rocznie. Aby sobie to lepiej uświadomić, możemy sobie wyobrazić, że codziennie wynosimy z piwnicy 24-kilogramowy worek ziemniaków i rzucamy kartoflami w powietrze. Nie wiem jak państwo, ale ja jakoś nie jestem w stanie sobie wyobrazić Jasia Kapeli, biorąc pod uwagę jego wątłą budowę, rzucającego 24-kilogramowym workiem ziemniaków. Może tak po jednym jakby rzucał, to by mu wyszło. Ale w każdym razie to jest ciekawe, w jaki sposób realizacja planów lewicy zawsze przebiega według tego samego schematu. Na początku mówi się, że oni do niczego nikogo nie chcą zmuszać. Chodzi tylko o to, żeby promować pewne idee. Taka rewolucja dnia codziennego. A potem okazuje się, że ta promocja nie za dobrze wychodzi. Może dlatego, że promuje ideę Jaś Kapela opowiadający o rzucaniu kartoflami. No ale w każdym razie ludzie się nie garną. Nie chcą się zapisywać do podstawowej organizacji partyjnej, nie przychodzą na festiwal wierszy o Polpocie, nie chcą jeść nieheteronormatywnego sojowego boczku. No to wtedy trzeba ich jednak zmusić. No bo oczywiście nasze idee są takie świetne, że nie może... my pozwolić na to, żeby się zmarnowały. Ale najbardziej ciekawe w tym wszystkim jest to, w jaki sposób Jaś Kapela dochodzi do swoich bezlitosnych wniosków. Z
Spędziwszy ostatnie 2 lata w 2 osoby na przestrzeni 36 metrów, jestem przekonany, że nikt nie potrzebuje więcej niż 18 metrów na głowę, a pewnie starczyłoby 15 i do tego powinniśmy dążyć. Dlatego poprzeć należy postulat Akcji Socjalistycznej, aby wprowadzić zakaz posiadania więcej niż jednego mieszkania, a docelowo może nawet znieść własność prywatną powyżej 15 metrów kwadratowych mieszkania na osobę. Logiczna innowacyjność tego rozumowania naprawdę powala na łopatki. Jaś Kapela ma małe mieszkanko, dlatego nikt nie potrzebuje większego mieszkanka. Ja na przykład spędziłem ponad 30 lat swojego życia bez Jasia Kapeli. Dlatego jestem przekonany, że nikt nie potrzebuje więcej niż połowy Jasia Kapeli. A być może nawet wszystkim wystarczyłaby 1/4 Jasia Kapeli. Ale te logiczne wygibasy autora krytyki politycznej były niczym wobec tych, które uprawiały autorytety prawnicze opozycji, by udowodnić, że prezydent nie miał prawa mianować Małgorzaty Manowskiej na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Za pomocą sprytnego internetowego podstępu udało się skompromitować kilka tych autorytetów za jednym zamachem. Najpierw na pewnym koncie twitterowym pojawił się następujący wpis. Prezydent RP, wyznaczając panią Małgorzatę Manowską na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, naruszył wiele przepisów. Oto kilka z nich. Artykuł 13 ustęp 1, artykuł 26 ustęp 1 i tak dalej. Tweet zrobił fantastyczną karierę. Podał go dalej słynny profesor Matczak, znany również jako Tata Maty. Profesor Wojciech Sadurski z radością witał znakomitego kolegę na Twitterze. Problem w tym, że przepisy cytowane w tym twecie z Dziennika Ustaw 2002 roku numer 130 pozycja 1112 to, uwaga, uwaga, prawo lotnicze. Cóż, proszę Państwa, nie będzie w Polsce demokracji, nie będzie praworządności, dopóki mianowanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi organizowania lotów czarterowych. Tak jest, proszę Państwa, to nie są śmieszne rzeczy, a to jest program Specjaliści od Wszystkiego, w którym moim gościem dzisiaj jest Jędrzej Kodym, Kodymowski, legenda polskiej muzyki, lider zespołu Apteka. Panie Kodymie, dzień dobry. Witam pana po raz pierwszy w tym programie. Jestem niezwykle szczęśliwy, że jest pan naszym gościem. Mogę powiedzieć, że jestem pana wielkim idolem oczywiście. Nie, no to się zgadza. Jest pan wielkim moim idolem. To się zgadza, panie redaktorze. Panie Kodymie, gratuluję. Został pan dziennikarzem muzycznym Trójki. To jest duże wyzwanie, bo jak wszyscy wiemy, Trójka wychowała wiele pokoleń Polaków. Czy pan już zdecydował, w jakim duchu będzie wychowywał następne pokolenia? No, będę się starał tutaj spropagować estetykę taką, która odpowiada też i mojemu wychowaniu. No, ja się wychowałem na muzyce po prostu, krótko określając ją, dobrej. No niemniej jednak jest to takie dosyć subiektywne określenie, mało konkretne, ale faktycznie, że już jak się doda, że niespecjalnie jestem zwolennikiem tandety, no to już jakieś tam światło rzuca, no, na całokształt. No dobrze, ja też jestem zwolennikiem muzyki dobrej, chociaż nie jestem pewny co do tej tandety, ale chciałem pana zapytać o naszego wielkiego mędrca Europy Donalda Tuska, który podzielił się z nami swoją wiedzą na temat polskich powiedzeń i przysłów. Co pan myśli na ten temat, że ze wszystkich polskich przysłów i powiedzeń akurat Donald Tusk wybrał takie, które kończy się czynnością no, niezbyt piękną? Ja mogę tu opowiedzieć taką krótką przypowieść z życia, jak byłem ostatnio w Beneluxie na koncercie, na recitalu z zespołem, to mieliśmy taką przygodę, która właśnie była związana ze zwiedzaniem stolicy Unii Europejskiej, czyli Brukseli. No i akurat tak się złożyło, że nocleg mieliśmy zagwarantowany na dzielnicy Molenbeek, czyli tam, gdzie wcześniej były te zamachy zorganizowane przez
przez tych fundamentalistów islamskich. No i faktycznie ze względu, nie wiem czy tylko na te zamachy było to miejsce mocno zabałaganione, nieposprzątane, a w zasadzie nawet takie miałem wrażenie, jakby specjalne ciężarówki jeździły po Brukseli i rozrzucały śmieci, tak żeby było ich więcej. No i tak oprowadzając nas po tej dzielnicy, idąc w stronę centrum, w stronę rynku, kolega, który tam mieszka, opowiadał, to jest to, to tu, to tam. No i w końcu zauważyłem taki fragment ulicy, bardzo ładnie wyremontowany, z pięknym takim gankiem, z taką wręcz zatoczką, ładnie ułożonym chodnikiem wybrukowanym. No i się okazało, że jest to sklep z pamiątkami, Souvenirs from Bruxelles. No i głównym takim gadżetem, który na samym środku tej wystawy leżał, to był taki przyrząd ginekologiczny do penetracji wewnętrznej i właśnie tam ze stali nierdzewnej było napisane Souvenir from Bruxelles 450 euro. To rzeczywiście za Donaldem Tuskiem można się trochę przestraszyć, jak się taką rzecz zobaczy w takim miejscu. To rzeczywiście jest bardzo ciekawa dzielnica. Ale też nie mamy tylko jednego mędrca w polskiej polityce. Umówmy się, jest jeszcze profesor Tomasz Grodzki, który ostatnio powiedział, że będzie rozmawiał z wicemarszałkiem Senatu na zasadzie mistrz i uczeń. I ja od razu się zacząłem zastanawiać, jaki to będzie mistrz. Czy to będzie taki jak z Karate Kid, ten pan Miyagi, czy może mistrz Yoda? Jak to się panu widzi? Co tam był profesor Grodzki może powiedzieć panu? Jakich rad udzielić? Idąc tym torem rozumowania, w tej logice, to już bym nawet tutaj się spodziewał jakiejś takiej propozycji ze strony pana marszałka możliwości przejęcia funkcji papieża w Watykanie. No bo jeżeli jest na tyle jak gdyby władny umysłowo, no i też w takim zasięgu jakby pozawerbalnym, no to myślę, że jest to całkiem możliwe, że jeżeli zabraknie papieża, to pan marszałek mógłby spokojnie przejąć tą funkcję bez większego obciachu. A przynajmniej mógłby papieżowi kilka rad udzielić, prawda, na zasadzie mistrz i uczeń, no bo jednak umówmy się... To już się chyba dzieje. No. Tak. Wie pan co, mówiłem dzisiaj też o bardzo ciekawym tekście pana Jasia Kapeli z Krytyki Politycznej, w którym on takie swoje postulaty przedstawia, czego już nam, znaczy mi i panu, ale też innym wszystkim należałoby zakazać. Znaczy najpierw trzeba by było nam nakazać, żebyśmy byli weganami, żebyśmy już nie jedli mięsa. Potem, żebyśmy jak jedziemy samochodem, to żebyśmy kogoś wozili tym samochodem. Potem... żebyśmy prysznic ciepły brali co najwyżej raz w tygodniu, to nie ukrywam, mi się nawet podoba. I jeszcze coś chciałem, już zapomniałem, jakie jeszcze były nakazy. Aha, żeby nie mieszkać na więcej niż 15 metrach kwadratowych. Które z tych zakazów lub nakazów panu się najbardziej przypadają do gustu? No wszystkie są bardzo ciekawe. Ja myślę, że tutaj można by to konkretnie rozwinąć. Ja bym na przykład tutaj ze względu na to, że pochodzę z północy i wydaje mi się, że jest bardzo duży u nas taki areał piasku z plaży, to też można by jakoś tam z tym piaskiem coś zakombinować, jakoś szerzej. Jak gdyby nie w takiej wersji wolnościowej, tylko w takiej właśnie proekologicznej. No nie wiem, no trzeba by tutaj jakoś tam pomyśleć nad tym całym zagadnieniem. Nie wiem, czy tylko właśnie liczyć to na okruszki, czy na łyżeczki od herbaty, czy jakieś inne... Ale że co by chciał pan, że reglamentować jakoś ten piasek, tak? Żeby za dużo piasku jedna osoba nie... Nie wiem, nie można przenieść ziarenka dalej niż na 2 metry na przykład. Ale to jest dobre. Ja pamiętam kiedyś w takiej słynnej gazecie Skandale była taka opowieść o plemieniu afrykańskim, które żyje 400 lat właśnie dlatego, że je piach. No. To może to jest zamiast tego weganizmu, po prostu wszyscy jedlibyśmy ten piasek z plaży.
Nie, no tak jak kiedyś w Rosji, jak byłem na wycieczce, to też tak patrzyliśmy na niebo, bo były takie piękne obłoki. Ja mówię, no, jakie krasiwe tutaj. On mówi, da, u nas chmur skolko ugodno. Także w zasadzie jeszcze w tych czasach, kiedy były deficyty we wszystkim, w chmurach nie było, także można było ewentualnie zaopatrzyć się w ogóle w dowolną ilość i to przy każdej dowolnej okazji. To fantastycznie. Skończyliśmy poetycko, a mi się też jeszcze chciałem panu tylko powiedzieć, że podobał mi się tam logika pana Jasieka Peli, bo on mówi, żeby jak mamy duże mieszkanie, to żeby zaprosić obcych do tego mieszkania, żeby z nami mieszkali. W sensie Anunaki i tak dalej? Nie, chyba takie nieznane istoty po prostu. Tak, ludzie jaszczurki. Ale bardzo, jakby pan kiedyś miał ten problem, żeby, bo Jaśka Kapela mówi, może niektórzy z państwa się tego, żeby zaprosić obcego do domu, żeby z nami mieszkał, ale on ma dla nas doskonałą radę. Jak on już będzie z nami mieszkał, to go poznamy i wtedy już nie będzie, rozumie pan, obcy. No więc właściwie to jest problem, który się sam, można powiedzieć, rozwiązuje. Tak. No dobrze, ja myślę... Jakie jeszcze zakazy moglibyśmy wprowadzić, bo to mnie bardzo interesuje. Ja bym myślę, że takie zakazy, które może jakoś tak rozjaśniłyby nasze codzienne życie. Na przykład, że nie, że trzeba wozić pasażera, ale na przykład, ale tak, że trzeba w śmiesznej czapce jeździć samochodem. Panie redaktorze, może coś na zasadzie takiej odwrotności, żeby był w tym jakiś taki mały czwartek, że na przykład nie wolno się nie łączyć kompatybilnie, bo jednak jeżeli jesteśmy połączeni, to kompatybilnie, no to wiadomo, że jest dużo bardziej korzystnie, jeżeli chodzi o wymianę informacji takich, no w ogóle wszelakich, takich i owakich, no. Że my się nie powinniśmy łączyć kompatybilnie? Nie, że nie powinniśmy się nie łączyć. Wie, nie łączyć? Nie łączyć, podwójne sprzężenie zwrotne. Jakie mogłoby być połączenie, to już jak gdyby jest dowolna interpretacja każdego, który się ma połączyć. Rozumiem. Tak mi się wydaje, że rozumiem. Pan Jaś Kapela też mówił o tym, że musimy sobie wszyscy wyobrazić, jakby to było, jakbyśmy rzucali 24-kilowym workiem kartofli w powietrze. Czy pan to jest sobie w stanie wyobrazić? Jak najbardziej. W ogóle zwróciłbym uwagę tutaj na słowo pana redaktora musimy. O, i to właśnie zapatrzył jak gdyby każdą z tych reguł. Na początku grubym drukiem napisane musimy, czy rzucić tam workiem kartofli, czy musimy nie przenosić ziarenka piasku na dalej niż 2 metry i tak dalej, i tak dalej. Oj, to byłby fantastyczny świat, gdybyśmy tylko my mogli go poukładać tak dobrze. Cały czas myślę, mówiąc szczerze, tak zrobiło wrażenie na mnie ten suwenir z Brukseli i cały czas go sobie próbuję wyobrazić, ale to może jest pan, szkodliwa. Tak, to jest taki, można powiedzieć, wyższych lotów, bo to już jest nawet stal taka, być może nawet taka, z której była budowana ta Godzilla czy Hedora, o. Kontra Hedora, no. Panie Kodybie, bardzo dobrze się z panem bawiłem podczas tego programu. Mam nadzieję, że pan też się dobrze bawił w programie Specjaliści od Wszystkiego. Bardzo panu dziękuję. Ja z państwem się zobaczę w przyszłym tygodniu. Proszę mnie nie przyzywać w internecie, bo wyślę wam pamiątkę z Brukseli. Dziękuję bardzo. Też wszystkich pozdrawiam i dziękuję za zaproszenie do tej miłej rozmowy.